Ile i kiedy się modlić? Zazwyczaj relacje z osobami, z ludźmi zawiązujemy na różne sposoby. Głównie poprzez to, że rozmawiamy z nimi, że poznajemy ich wygląd, poznajemy ich sposób gestykulacji, uczymy się odczytywać ich emocje, uczymy się tego, w jaki sposób reagują. Niestety, w przypadku Boga to wszystko zwyczajnie nie działa. Z Bogiem żaden z tych kanałów dostępu, które mamy do dyspozycji w relacjach z ludźmi, nie działa. Jak wiadomo, Bóg jest niewidzialny, nie da się Go dotknąć i tak dalej. A nawet jeśli komuś się wydaje, że te kanały dostępu do Boga działają, no to jest pytanie, na jak długo? Raczej to nie będzie długo. Czasem, zwłaszcza w początkowej fazie relacji z Bogiem, może nam się wydawać, albo nawet może być tak, że realnie doświadczamy Boga jak jakieś ciepło w naszym ciele, że podczas modlitwy czujemy jakieś takie przyjemne uczucia, nie wiem, w klatce piersiowej, że czujemy taką błogość, spokój, no ale te doświadczenia po prostu się kończą. Te doświadczenia to nie jest Bóg, to są Jego dary. One mogą zniknąć, ale Bóg zostaje. Zresztą to nawet nie muszą być jakieś nadprzyrodzone dary od Boga. To mogą być naturalne zjawiska związane z tym, że po prostu modląc się jakiś czas spędzamy we względnym spokoju, próbując uporządkować strumień myśli, mamy chwilę wytchnienia i to może nam dawać takie poczucie błogości, ciepła, wewnętrznej radości. I to nie jest złe. Bóg nam to daje. Ale Bóg jest od tego większy. Gdy znikają te doświadczenia, jak mówiłem, Bóg nie znika. Może być wręcz przeciwnie, że my sami zbliżamy się bardziej do Boga i ta zasłona Jego darów, różnych takich fenomenów związanych z modlitwą, na poły cudownych, na poły naturalnych, ona przestaje nam przesłaniać to, kim Bóg jest rzeczywiście w swojej istocie. I On, będąc bliżej nas, kiedy my też do Niego się zbliżamy, może nas prowadzić głębiej w tajnikach modlitwy. No i choć z Bogiem jest tak, że nie mamy do Niego dostępu w taki sposób, jak mamy dostęp do ludzi, choć nie możemy Go przytulić, nie możemy poczuć Jego ciepła, nie możemy usłyszeć Jego głosu, to Bóg ma jedną bardzo ważną wspólną cechę z innymi osobami. Żeby zbudować z Nim relację, potrzebujemy czasu. To jest dość prosta myśl. Nie sposób mówić, że jest się z kimś w relacji, jeżeli nie spędza się z Nim czasu. Często my mamy taką pokusę, żeby mówić, ale ja myślę o Bogu, albo ja robię różne rzeczy dla Boga. Nie, ale to tak jakby mówić w przypadku dziecka, że będąc rodzicem, że ja przez cały dzień, kiedy byłem gdzie indziej, myślałem o moim dziecku. Czy to buduje moją relację z nim? Albo nawet jeżeli jestem w pracy, zacharowując się po pachy dla mojego dziecka, i robię to, to czy ja będę miał dobrą relację z moim dzieckiem przez to, że dla niego pracuję? Szczerze wątpię. A najlepiej można się o tym przekonać, kiedy takie dziecko wchodzi w wiek dojrzewania. Więc tak jak w przypadku naszego życia codziennego z naszymi bliskimi, dziećmi, małżonkami, narzeczonymi i tak dalej, tak w przypadku Boga jest takie pytanie. Ile czasu, który spędzamy razem, to jest w sam raz? No i oczywiście z pomocą w szukaniu tej właściwej miary przychodzi nam Pismo Święte. List świętego Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list, mówi:
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. No i oczywiście teraz moglibyśmy powiedzieć, co mam się modlić cały czas, mam nie pracować, nie zarabiać, co mam w ogóle, nie wiem, nie sprzątać, zarosnąć brudem. Nie, tak, to jest wysoki ideał. To jest jakby taki ideał, który też jest trudny do zrealizowania, ale on nie tyle mówi o tym, że mamy klepać różaniec cały dzień, ale mówi o czymś głębszym. W takiej praktyce życia najbardziej jakby odpowiada temu fragmentowi modlitwa Jezusowa. W tradycji modlitwy Jezusowej, modlitwy serca, mnisi przez wieki dążyli do tego, żeby cały czas mieć w sobie taką świadomość Bożej obecności, żeby trwać w Bożej obecności, żeby imię Boże cały czas rozbrzmiewało w moim sercu. To nie jest dla każdego, ale sama myśl o tym, że moje życie ma być nieustannie poświęcone Bogu, już jest dla każdego. Jest też inny, bardziej realistyczny fragment z Pisma Świętego, bardziej bliski codziennego życia. Mamy w Psalmie 119 taki tekst: siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie, Boże. Okej, siedem razy na dzień to też jest całkiem niezła miara. Tak robią różni zakonnicy, księża też. Temu ideałowi odpowiada nasz brewiarz. Liturgia godzin, która ma uświęcać czas. Mamy jutrznie, nieszpory, godzinę czytań, modlitwę południową, przedpołudniową, popołudniową, kompletę. Mamy jeszcze mszę. Zbierze się siedem spokojnie. Ale to też nie jest dla każdego. Siedem po hebrajsku, w języku, w którym był napisany Psalm 119, to zarówno siedem, jak i pełnia, te same literki, brzmi bardzo podobnie. Całe moje życie, cały mój dzień ma być przesycony obecnością Boga. Ale to dalej nie mówi mi, ile modlitwy to jest w sam raz. Psalm 55 mówi już o czymś, co jest bliższe naszemu takiemu codziennemu, zwykłemu, katolickiemu, polskiemu doświadczeniu. Wieczorem, rano i w południe wysławiam Ciebie, Boże, dalej. I wiele z nas zostało nauczonych tego, że dobrze modlić się rano po tym, jak się obudziliśmy, i wieczorem przed pójściem spać. Jest już ktoś naprawdę super katolikiem, jak znajdzie chwilę w ciągu dnia, żeby odmówić jakiś różaniec czy koronkę. Ale dalej to nie wyraża tego, o co chodzi w tych tekstach. Bo dalej to, co mówiłem wcześniej, jest w mocy. Zresztą odmawianie porannego, wieczornego pacierza to jest naprawdę piękny zwyczaj. Dobrze, że sami się tego nauczyliśmy jako dzieci. Dobrze, że wy uczycie swoje dzieci tego, bo ja nie mam dzieci, więc swoich nie uczę. Ale często ten poranny i wieczorny pacierz to jest coś, co jest niemożliwe ze względu na styl życia, tryb życia lub moment w życiu, w którym jesteśmy. Jest też inny problem związany z modlitwą, z jej czasem, bo niektórzy wyrzucają sobie, że modlą się do Boga tylko wtedy, kiedy czegoś od Niego potrzebują. Okej, rozumiem intencję stojącą za tymi wyrzutami, ale tak naprawdę modlić się do Boga wtedy, kiedy czegoś od Niego potrzebuje, to najlepsza myśl, jaka może przyjść nam do głowy. Dlaczego? Dlatego, że zawsze potrzebujemy czegoś od Boga. I oczywiście wiem, że osoby, które zwykle sobie to wyrzucają, mają na myśli to, że modlą się tylko od czasu do czasu. Ale od tego jest już bliska droga po wykonaniu małej pracy w głowie, żeby zobaczyć, że ja potrzebuję Boga nie od święta, nie wtedy, kiedy coś się dzieje, ale w każdej chwili mojego życia. Bez względu na to, ile razy modlimy się dziennie, czy to będzie nieustannie, czy siedem razy, czy trzy, trudno moim zdaniem mówić,
że jest się w sensownej relacji z Bogiem, jeżeli nie modlimy się przynajmniej raz w ciągu dnia. No i tutaj możemy sobie zadawać pytanie, ile ta modlitwa raz w ciągu dnia powinna trwać. No i tutaj też Pismo Święte może przyjść nam z pomocą. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy o tym, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. To chyba nie jest do zrealizowania na co dzień. Biorąc pod uwagę też, że kiedyś ludzie prowadzili trochę inny styl życia, w ogóle no, możemy pomyśleć, no dobra, mnisi w średniowieczu się tak modlili, że modlili się w nocy. No ale ta noc w średniowieczu była inna. Nie było sztucznego światła elektrycznego i noc, zwłaszcza zimą, trwała po 16 godzin. Tyle było ciemno, więc z braku zajęcia oni po prostu kładli się spać, potem budzili się w środku nocy, żeby się modlić i potem mieli tak zwany sen drugi, czyli po prostu znowu kładli się spać i budzili się rano, żeby wykonywać swoją pracę. Więc chyba to nie jest miara, która będzie dobra dla nas. Czytamy w Ewangelii, potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra, tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Cóż, uczniowie nie dali rady nawet godziny czuwać z Panem. Pytanie, czy nasz duch i nasze ciało byłoby mocniejsze? Jest to jakaś miara, którą proponuje nam Biblia. Ale czy nie ma innej? Zobaczmy, co na ten temat mówi Apokalipsa według świętego Jana. Czytamy, gdy baranek otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. I to jest taka miara, która jest przyjmowana przez bardzo wielu ludzi. Wiele zakonów, na przykład mój zakon, ma obowiązek pół godziny modlitwy myślnej, tak zwanej medytacji dziennie. Pół godziny to ani dużo, ani mało. Też trochę zależy, jak kto żyje, jakie kto ma nawyki. Ale być może taka miara modlitwy to będzie w sam raz. Generalnie czas trochę nie ma znaczenia. Widzimy, że możemy szukać różnych miar, ale to, co jest istotne, to to, żeby po prostu nie oszukiwać siebie. Jeśli nie będę przebywał z Bogiem, to tak jak w przypadku każdej osoby, nasza relacja nie będzie się rozwijać. Będzie trudno powiedzieć, że my się kochamy. Bóg wprawdzie kocha nas zawsze, bo On jest zawsze przy nas, jest wszechobecny, ma doskonale podzielną uwagę. Ale trudno mówić, że kocham Boga, kiedy nie jestem w stanie znaleźć żadnego czasu, żeby z Nim przebywać sam na sam. I jakąś miarą może być 1% naszej doby, naszego czasu. Ile to jest? 14 minut 24 sekundy. Ktoś może powiedzieć, to dalej jest zła miara, no bo przecież przez 8 godzin dziennie śpimy. Wtedy możemy wziąć te 1% z 16 godzin w ciągu doby, czyli czasu czuwania. I to jest 9 minut 36 sekund. Wiecie, to może przypominać trochę jakąś taką aptekarską dokładność, odmierzanie, ale to, co sam proponuję i proponuję też Wam, to nastawianie zegarka na konkretny czas modlitwy. Nawet jeżeli ten 1% z dnia, czyli 9 minut 33 sekundy to jest za dużo, to może 5 minut z zegarkiem nastawionym w ręku, który spędzimy z Bogiem, mówiąc Mu o tym, co przeżywam, co jest dla mnie trudne, z czego się cieszę, za co dziękuję, za co jestem zły względem Niego. Może ten czas to będzie to, co pozwoli nam utrzymać relację.
kiedy myślimy o tym, ile się modlić, nie próbujmy zbyt wyśrubować na początku tego jakby celu, do którego chcemy zmierzać. W sensie nie próbujmy wyśrubować zbyt bardzo tej miary startowej. Może właśnie 5 minut, jeżeli nigdy nie modliłeś się, nie modliłaś się w ten sposób, to będzie tyle, ile będzie dla ciebie ok. Jeżeli potem zobaczysz, że możesz modlić się więcej, dodaj więcej. Ale zacznij od tego, co jest jakby w takim bliskim zasięgu. I to jest moja propozycja na ten tydzień, na dzisiaj. Pomyśl o tym, ile czasu mógłbyś, mogłabyś poświęcić na modlitwę dziennie z zegarkiem w ręku. I kiedy już się zastanowisz, to spróbuj to po prostu zrealizować. Uwierz, że dość szybko zobaczysz efekt. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na kolejny odcinek zapraszamy już w poniedziałek.